ręce upadającego podnosiły Twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło, trwożysz się. Wiecie, bardzo łatwą rzeczą jest dojść w życiu do takiego miejsca, w którym, oczywiście gdy chodzimy z Bogiem, że jesteśmy realnie ludźmi wpływu. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, pomagamy innym ludziom. I wyobraźcie sobie, że jest o wiele łatwiej robić to, niż zastosować te same rzeczy do swojego życia. Posłuchajcie, a gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło, trwożysz się. Kiedy jesteś w namaszczeniu i usługujesz innym ludziom, głosisz Ewangelię, dotykasz się Bożą mocą, to idzie Ci to bardzo łatwo. Wielu z Was jesteście cały czas w Bożym uderzeniu. Ale kiedy przychodzi coś do Twojego życia, to Słowo Boże mówi, że przychodzi trwoga. Ludzie trwożą się, bo dzieje się to u mnie. Bo dzieje się to u mnie. Łatwiej mówić komuś, że może być uwolniony przez Ciebie od demonów, czy uzdrowiony z choroby jakiejś, niż zastosować to do swojego własnego życia, do życia własnego domu, do życia własnych dzieci. Znam wielu ludzi, którzy bez problemu uzdrawiają ludzi ze śmiertelnych chorób w imieniu Jezusa, ale kiedy ich dziecko dostanie kataru, dostają palpitacji serca. Rozumiecie? Takich ludzi jest dużo. Potrafią doradzać mądrze wielu ludziom, co mają robić, ale kiedy to dotyczy ich życia, przychodzi trwoga. I chcę Wam powiedzieć, że to jest normalna opresja. Jeżeli dzisiaj w Twoim życiu jest jakakolwiek forma opresji demonicznej, to nie nadawaj temu wielkiej rangi, tylko potraktuj to tak samo, jak traktujesz to w innych ludziach. Uderz w demoniczną siłę tą samą mocą Chrystusa, którą pomagasz innym ludziom. Jesteś charyzmatykiem, jesteś człowiekiem namaszczonym przez Boga. Zastosuj to do swojego życia. Kiedy do swojego życia potrafisz stosować moc Boga, to będziesz ją potrafił stosować do życia każdego z ludzi. Ale kiedy zaczynasz od drugiej strony, a tak zaczyna niestety większość ludzi, którzy usługują w Królestwie, łatwiej jest im służyć innym niż sobie samemu. Ale coś Ci powiem. Ja najpierw zacząłem służyć sobie samemu. Ja najpierw namaszczeniem usłużyłem sobie samemu. I dzisiaj drwię z tego, co robi diabeł. I moja odwaga jest o wiele większa do usługiwania innym ludziom. Jeżeli dzisiaj jest opresja, to uderz w nią tą samą mocą, którą masz daną po to, aby służyć Bogu poprzez pomoc innym ludziom. Lekarzu, uzdrów sam siebie, mówi Pismo Święte. Lekarzu, uzdrów sam siebie. Jeżeli coś dzisiaj Cię ciśnie, to coś Ci powiem, nie ma prawa Cię cisnąć. Jeżeli coś dzisiaj w jakiejkolwiek formie przeszkadza Tobie, to nie ma prawa Tobie przeszkadzać. Powiedz dzisiaj tym uwielbieniem do Boga: Ojcze, ja wierzę w to, że jestem tak silny jak sam Chrystus i że żadna moc ciemności nie może dotknąć mojego życia, bo narodziłem się z Ducha Świętego. To oddałem Ci swoje życie, a potem odwróć się do diabła i powiedz: Ty mędro społeczna, nie masz żadnej władzy nad moim życiem, ponieważ zostałeś pokonany i stłamszony przez potężnego Jezusa. Właśnie tak uwielbi dziś Boga. Ojcze, dziękujemy Tobie za moc zmartwychwstania, za to, że w imieniu Jezusa posiadamy życie i władzę, za to, że w imieniu Jezusa posiadamy siłę i samozaparcie. Uwielbiamy Cię, potężny Boże, za to, że jesteśmy razem z Twoimi, że nie musimy opierać się na własnych naturalnych możliwościach. Ojcze, uwielbiamy Cię.
Uczcie się innymi językami. Wywyższamy Ciebie!
dzisiaj będzie wypowiadane, aby było połączone z wiarą ludzi. I ja modlę się, Ojcze, aby nie było ani jednego pustego wyznania. I ja modlę się, aby wszystko to, co będziemy dzisiaj wyznawać, co będziemy mówić, aby było połączone z wiarą. Masz wiarę. Niech diabeł cię nie oszukuje, że nie masz wiary. Yeah.
Thank you.
mi Pan. Pomoc dał mi Pan. Wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i ziemi, pomoc dał mi Pan. Pomoc dał mi Pan. Ludzie wierzą!
Boga. O ile mów Jezus prawdy, o ile mów Jezus Jezusowi. Jeśli mów Jezus, to cię zadziwię, będziesz zadziwiony. Tak się chwyta świat, tak się chwyta świat. Kiedy modlimy się, że wiarą zadziwimy świat, to musimy zacząć wierzyć w proste prawdy Boże. Inaczej Bóg ma związane ręce. Nikt ci nie jest w stanie inaczej pomóc. Rozumiesz? Nie mógł się tak stać. Bóg nigdzie nie odchodzi. Atmosfera nigdzie nie odchodzi. Bo Bóg mieszka w tobie. Ojcze, my prostujemy dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa wszystko to, co pokrzywili ludzie, wszystko to, co pogmatwali ludzie. I ja to w autorytecie proroczym w tej chwili prostuję w imieniu Jezusa. I nigdy już nie zadawaj się tych pytań. Jezusowi. To nie jest slogan, to jest prawdziwe życie.
powiedziały ci. Chciałabym, żeby wszyscy teraz wyszli na środek. Ci, którzy autentycznie chodzą w służbie proroczej. Poproszę Monikę, poproszę Kasię. Szaturabasa. Żeby wychodzili ludzie. Ona ma szczery proroczy. To nigdy się nie chwiej. To wychodź z podniesioną głową i z wypiętą piersią do przodu. Tak trzeba być dumnym z tego, że Bóg nas obdarował. Bóg cię obdarował. Niech cię nie peszy nikt. Niech cię nie peszą wielcy tego świata. Wielki Chrystus mieszka w tobie. Tak się wierzy Jezusowi. Brawo dla Agnieszki. Agnieszka wierzy Jezusowi, że na maszczeniu prorocze jest w jej życiu. Halleluja! Halleluja! Szokorobosto. Michał, podłóż gitarę. Ustaw. O, szakalabasa. Michał Zięcina, chodź tutaj. Kreatka. Dzisiaj jest deficyt, tak jak wczoraj powiedział Artur. Ludzi samodzielnie myślących. Bóg was powołuje do tego, Julitka. Bóg was powołuje do tego, abyście prostowali jego drogę. Jesteście głosem wołającego. Jesteście po to, aby prostować drogę. Aby prostować drogę. To się nazywa odpowiednie słowo w odpowiednim czasie. Kiedyś Bóg do mnie powiedział tak: jeśli będziesz chwaliła ludzi, którzy najpierw nie przyjmą pochwalenia od Jezusa, to ich zagrzebiesz. Ale jak będziesz chwaliła ludzi, którzy przyjmą bezpośrednio pochwalenie od Niego, to Go nie skrzywdzisz. Niech namaszczenie prorocze, niech namaszczenie do prostowania, do budowania. Ja mówię, pomoc dla nas, pomoc dla Kościoła, pomoc dla Kościoła, pomoc dla Kościoła, pomoc dla Kościoła. Apostolskie namaszczenie, apostolskie, chodź mi jedna. Biblia mówi o takim małżeństwie, że żona jest idealną pomocą dla męża. Dlaczego? Bo tak to Bóg stworzył. Rozumiecie? Nie gardźcie sobą nawzajem. Bóg ustanowił dla Michała pomoc w postaci Julity. Ale kiedy autentycznie zaufałam Jezusowi, to dzisiaj oglądam, jak wyprzedza go charakter przed jego nawróceniem. Wierzę w swojego syna. Wierzę w swojego syna w imieniu Jezusa. Prorocze namaszczenie. Bóg wybrał to, co głupie dla tego świata, żeby zawstydzić mądrych. Boży porządek to nie jest ludzki porządek. Namaszczenie do budowania. Namaszczenie do prostowania. Namaszczenie do głoszenia w imieniu Jezusa. Namaszczenie do głoszenia w imieniu Jezusa. Apostolskie namaszczenie. Apostolskie namaszczenie. Ja chcę, żeby oni widzieli tak jak ja. W imieniu Jezusa. Niech oni widzą tak jak ja. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. O, szakurwa. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Halleluja. 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 Ja to podniosę, to jest proste.
Ja mówię pomnożenie do tych prostych rzeczy. Ja mówię pomnożenie, pomnożenie, pomnożenie w imię Jezusa. Forma karty, ja na woro, ro, 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 de la karta, ma na suku, ro, 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 ro,
kiedy wierzysz. Jego moc realnie działa w twoim życiu. To wszystko jest z krzyża. Twoje grzechy zostały zgładzone i zapomniane. Twoje porażki zostały przykryte krwią Jezusa. Twoje choroby zostały uzdrowione. Opuścił tron na ziemię, zszedł swe chwały. Swe życie dał, aby mógł
Przedwcześnie zobaczony, co może zniszczyć twoje życie. Nie bój się trwać w uniżeniu przed Bogiem. Moje życie jest produktem uniżenia. Uniżyłam moje życie przed prawdami Bożymi. Pozwoliłam, aby te prawdy weryfikowały moje życie. I zrozumiałam. I było to dla mnie jasne i czytelne, kiedy przyszedł dzień, w którym rozpoznałam moje powołanie. Wiedziałam, że wiem, że wiem, że wiem, że to jest czas wyjść na wierzch objawienia, które wcześniej wiele lat temu włożył Bóg w moje serce. Postanowiłam w moim życiu, że będę szła drogą Jezusa. Że nie pozwolę, aby drugi człowiek szarpał moim życiem. Postanowiłam w 100% zaufać Jezusowi. I zaufałam Jezusowi. I ja wiedziałam, kiedy jest czas promocji mojego życia. Rozpoznałam oryginał do mojego życia. Ja wiedziałam, kiedy nadszedł ten czas. Ale były momenty w moim życiu, że musiałam uznać, że jestem jeńcem. Że moje życie jest zniewolone. I że potrzebuję uderzyć je brutalną siłą z nieba. Nie walczysz o niebo. Niebo masz. Masz niebo. Thank you.
obrót nie jest zbyt ciężki. Żadna troska nie jest zbyt wielka. Żaden błąd Twojego życia nie jest zbyt niszczący. Dla Jezusa Chrystusa. On wziął najcięższe grzechy na siebie. Przeszły, teraźniejsze i przyszłe. Oczyścił Cię. Złóż na Niego teraz to, co Cię obciąża. Nazwij to. I uwierz, że już zostało to wzięte tam, na krzyżu Golgoty, przybite do tego szorstkiego krzyża. I że kiedy oddałeś życie Jezusowi, to ta wolność z krzyża przeniknęła całe Twoje życie. I nawet jeżeli teraz jeszcze tego nie odczuwasz, to przyjmij to teraz wiarą. A moc Boża będzie się manifestowała. Nie musisz zasłużyć na wolność. Nie musisz wyprosić wolności. Nie musisz zapracować w oczach Ojca. Jesteś jak Jezus, skoro przyjąłeś Jezusa. Jesteś jak Jezus. Jeżeli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa, zrób to teraz. Przyjdź do Niego teraz. Przyjdź do Niego teraz. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Ci, że Twój Jezus umarł za moje grzechy. Dziękuję Ci, że wszystkie moje grzechy są przebaczone. Dziękuję Ci, że Jezus wstał z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Rządź w moim życiu. Przyjmując Jezusa, zaczynasz być człowiekiem żywym w Twoim duchu. Żywym w duchu. A kiedy w Twoim duchu powstaje potężny generator życia, zaczyna to wpływać na całą Twoją duszę i na całe Twoje ciało. Choroby muszą odejść. Nałogi muszą odejść. Niemoce muszą odejść. Wszelka patologia w umyśle musi odejść. Bieda musi odejść. Wszystko musi odejść przez to, że Chrystus zamieszka w Tobie. Jesteś w stanie z Chrystusem przejść każdy problem, zwyciężyć każdy kłopot i nie ponieść porażki. Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji teraz, to uwierz, że Jezus rozwiązał tą sytuację na krzyżu, że to się wykonało. On tam 2000 lat temu zawołał: wykonało się, wykonało się. Już Go nie proś, tylko przyjmij. Powiedz: ja biorę wiarą, biorę wiarą. Nie uczuciami, nie uczuciami, biorę wiarą. Hakama rasa katala paderase, rokoto do kola ramada safaderi. Sługa Król, Król Jezus, jedyny Święty Duchu wiary, który jesteś w ludziach, wypełnił całą jej duszę i ciało. Sługa Król. Jedyny godny czci.
Thank you.
każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia. Proszę, żebyście teraz podeszli tutaj na lewą stronę. Proszę, spłonięcie do miejsca. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia, tutaj proszę. Uzdrowienie fizyczne, problemy z nałogami, problemy demoniczne. Proszę, tutaj stawajcie z tej strony. Kto jeszcze potrzebuje? Tutaj. Przesuńcie się tam kawałeczek do tyłu. Kawałeczek do tyłu. A tutaj osoby chore. Zapraszam z tej strony. Stawajcie tam koło wózka inwalidzkiego. Tomek, Sandra, proszę podejdźcie. Bartek, Marta, podejdźcie. Ola, Mateusz Lukowski jest na usługach, czy jest w kościele? Pracy jest. Dobrze, podchodźcie. Kto z ewangelistów jeszcze jest? Przemka nie ma, jest na usługach gdzieś. Zaczynajcie działać. Uzdrawiajcie chorych. Uwalniajcie go. Zacznijcie tutaj od dziewczyny na wózku. Zajmijcie się najpierw dziewczyną na wózku. Niech ona z tego wózka wstanie. Działajcie. Tak grajcie, żeby oni słyszeli, co mówią ludzie. Systematycznie uzdrawia chorych u nas w Kościele. Systematycznie. Proszę, podchodźcie, módlcie się o kolejnych ludzi. O kolejnych ludzi, do kolejnych ludzi. Proszę bardzo. Tutaj przy wózku jedna osoba niech prowadzi u postaci litera. Halleluja. Działajcie, proszę, ale tam jeszcze są osoby. Thank you.
Twoją wiarą, którą bierzesz ze swojego ducha, sięgnąłeś po różne rzeczy, po zdrowie, po siłę. Teraz decyduj, po prostu decyduj. Powiedz: jestem zdrowy, jestem silny, moje ciało jest zdrowe. Nakazuj, aby każda opresja demoniczna odchodziła od Twojego ciała. Jeśli przyjdzie coś złego, nakaż, aby odeszło. Nie bój się decydować. Nie myśl, że uczucia mają coś tu wspólnego. Nic. Żyjemy przez wiarę. Przez wiarę. Boża moc jest dostępna przez wiarę. W imieniu Jezusa. Chcę się pomodlić jeszcze o jedną grupę ludzi. Chciałabym, żeby wyszli na środek wszyscy, którzy jesteście fachowcami w tym świecie. Jeśli piastujesz jakieś stanowisko, jeśli jesteś kierownikiem, jeśli jesteś dyrektorem, jeśli zarządzasz ludźmi w tym świecie, to proszę, wyjdźcie tacy ludzie. Ale tylko autentycznie ci, którzy zarządzacie ludźmi. Jeśli zarządzasz tymi ludźmi w świecie, to nie jesteś tam bez przyczyny. Jak wiecie z mojego świadectwa i z mojego doświadczenia, że uczył mnie pewien apostoł, który się poślizgnął, ale w czasie, kiedy mnie uczył, był apostołem i powiedział, że wszyscy fachowcy mają prawo głosu w Kościele. Bóg używa Twojej fachowości. Nie zapominaj o tym. Nie zapominaj, że jesteś Bożym urzędnikiem, że masz zarządzać tym ludźmi, głosić Ewangelię i atmosfera tego domu będzie dotykała tych ludzi. Nigdy o tym nie zapominaj. Nie zapominaj, że kim innym jesteś w Kościele, a kim innym jesteś tam. Jesteś przede wszystkim Bożym urzędnikiem. Jesteś Bożym urzędnikiem. Ojcze, ja modlę się. Niech oni zarządzają tymi ludźmi w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, Ojcze, o zmianę. Ja modlę się, aby oni nie bali się zarządzać tymi ludźmi. Ja wzywam Cię, Duchu Mądrości. Ja wzywam Cię, Duchu Mądrości. Niech oni z mocą głoszą Ewangelię tym ludziom. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie dotrzesz Ty, tam nie dotrę ja. W imieniu Jezusa. Przed tym trzeba się ukorzyć. Przed takimi rzeczami trzeba się ukorzyć. Diabeł to perfidna szmata i chce ludzi wyrwać z ich miejsca fachowości. Chce pokazać, że możesz być, wiesz, jakimś nędznikiem. Wierz w miejscu swojej fachowości i tam szerz Królestwo Boże. Niech w miejscu Twojej pracy atmosfera nieba doprowadza ludzi do zbawienia. Pokazuj ludziom prawdziwą dłoń. Pokazuj im prawdziwy dom. Niech oni wiedzą, gdzie jest ich dom, że ich dom jest w niebie. Ojcze, modlę się o mądrość. Halleluja. Myślałam, że to Michała mam za krótką rękę, ale nie. Halleluja. Namaszcie. 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 Kiedy ja rozpoznaję namaszczenie,
to jak lękam przed namaszczeniem. Lękam przed namaszczeniem i mogę śmiało powiedzieć, żeby położył swoją rękę na mojej głowie i żeby się o mnie pomodlił. Rozumiecie? Ostatnio jak wracałam samochodem, do mnie mówi, ty cwaniaczko. Prawdziwy nauczyciel to taki, który ma swojego ucznia. Tego się nie powinno bać. To serce Jezusa. Taki jest Jezus. Rozumiecie? Taki jest Jezus. Nie bójmy się tego. Tylko w tym się nie pogubimy. W miłości się nie możemy zgubić. Nie zgubimy się w miłości. Nie bójmy się takich rzeczy. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Cię. Jeszcze chcę usłonić. Halleluja. Halleluja. Ja modlę się, Ojcze, o miejsce ich wpływu. O ich miejsce zarządzania ludźmi. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ich liderstwo w tym kościele. Uwielbiam Cię. Ja powołuję ich do liderstwa w tym kościele, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech namaszczenie tego domu usługuje przez moc w imię Jezus. Przez moc w imię Jezus. Przez moc w imię Jezus. Chodź sobie. Powiem wam, czym jest pomoc od Boga. Sylwia jest z nami krótko. Ja coś tam przeżywałam sobie wczoraj. I Sylwia mi się spotkała na korytarzu i powiedziała do mnie tak. Jak powiedziałaś? Tak, ale powiedziała, że ma takie poselstwo od Boga, żeby mnie przytulić. I mnie przytuliła. Zobaczcie, Bóg jest w stanie nam pomagać dopiero wtedy, kiedy jesteśmy autentycznie, wzajemnie zasilającymi się stawami. Przeciwko temu nie można być aroganckim. Wiecie, ale arogancja na poznanie to arogancja na życie. Jezus nie jest w stanie nam usługiwać, jeśli będziemy aroganccy na te proste rzeczy. Tu się nie ma co bać. Zawsze będziemy w radzie. Lata będą mijać, a my będziemy ciągle w zarządzie. I im nas więcej, tym lepiej. Ja modlę się, Ojcze, o jej miejsce zarządu, o jej miejsce wpływu. Ja modlę się. Niech namaszczenie z nieba usługuje wszystkim ludziom, z którymi ona się spotka, Ojcze. Ja modlę też się o wyprostowanie jej wszystkich spraw życiowych, Ojcze. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Zawsze znajdzie. Jak Ty szukasz, to On Cię zawsze znajdzie. Czasem nawet jak nie szukasz, to On puka. I to jest takie... To trudno wytrzymać.
Twoje namaszczenie nie potrząśnie. Niech Twoje namaszczenie nie potrząśnie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Aż nie korci, żeby coś powiedzieć. Są jeszcze ludzie. Ale nie mogę. Obowiązuje mnie tajemnica duszpasterska. I nie mogę pewnych rzeczy powiedzieć, ale chcę Wam zagwarantować, że Bóg z nami współpracuje. Bóg współpracuje z tymi, którzy Go miłują. Miłujesz Boga, Bóg z Tobą współpracuje. Namaszczenie Boże. Namaszczenie Boże. Namaszczenie Boże. Zajmie swoje miejsce w kościele. Nie wzmacniają się tej rzeczy. Ktoś ma słowo od Boga. Masz słowo wiedzy, proroctwo. Chodź teraz, powiedz. Słowo mądrości. Może masz objawienie jakieś, które chcesz teraz ludziom przekazać. To jest ważne. Nie wolno chować tych rzeczy. Bóg jest w Tobie. Wiecie co, kiedy śpiewaliśmy Pan pomoc Ci dał, to Duch Święty do mnie powiedział, że dałem Ci żonę Twoją jako pomoc. Spójrz na swoją żonę. I później Agatka modliła się, że właśnie nasze żony są dla nas doskonałą pomocą. I to chciałem Wam powiedzieć. Nasze żony są dla nas doskonałą pomocą. Amen. Amen. To są ważne rzeczy, to są rzeczy na ten czas. Na ten czas. Toma Sobysz. Ucz się tego, jak wyjmować ze swojego ducha i uwalniać. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas uwielbienia. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem naszym i przyjmujemy od Ciebie każdą rzecz, którą dzisiaj dalej dla nas masz. Uwielbiajmy dalej Boga, rozstawiajmy powoli krzesło.